Być może brzmi to troszeczkę dziwnie, jakby można było powiedzieć śląsko-teksańska gwara. Pomieszanie teksańskiego z Teksasu z, z gwarą śląską, no ale taka gwara również istnieje w Teksasie. Tego w ogóle określenia używają potomkowie emigrantów ze śląska, którzy mieszkają w Teksasie. Znajomość mowy śląskiej, tego etnolektu, którym posługują się. Dzisiaj mieszkańcy Górnego Śląska deklaruje ponad 500 tysięcy osób, jednak nie porozumiewają się nim tylko mieszkańcy tego regionu. Korzystają z niej też potomkowie emigrantów, którzy opuścili ojczyste ziemię w poszukiwaniu nowego domu. Jedną między innymi z takich grup są osadnicy z terenów rolniczych z okolic strzelc opolskich, których oczywiście gwara zmieniła się na przestrzeni lat. Głównym ośrodkiem występowania teksańskiej gwary jest takie miasteczko Panna Maria, które zostało założone w 1854 roku przez emigrantów z Górnego Śląska. To jest praktycznie najstarsza polska osada na terenie Stanów Zjednoczonych. I pierwsi osadnicy przybyli tam z terenów rolniczych ziem opolszczyzny. E tak jak i e, innym, którzy wybrali się w ogóle na wyprawę z Europy do Nowego Świata, tak i oczywiście emigrującym ślązakom, e, przyświecała wówczas idea wolności i rozpoczęcia nowego życia w formujących się dopiero Stanach Zjednoczonych. W połowie XIX wieku grupa pod przewodnictwem Franciszkanina, ojca Leopolda Bonaventuri i Marii Gęby e, wyruszyli właśnie na ten szlak, więc osadnicy z Opolszczyzny Osadnicy z Opolszczyzny do Stanów przywieźli także swój język, czyli gwarę śląską, która używana jest tam praktycznie do dzisiaj. No i ta na przestrzeni lat przeszła szereg przemian i utworzyła własne unikalne słownictwo, odróżniające się od swojego europejskiego odpowiednika. Najbliżej jest jej praktycznie do opolskiej odmiany, charakteryzującej się seplenieniem. I przejściem z głoski Y w głoskę A, więc teksańska gwara nie posiada praktycznie naleciałości języka niemieckiego, które na terenie regionu Górnego Śląska pojawiły się dopiero pod koniec XIX wieku, w okresie kulturkampfu. Oczywiście pojawiają się za to zapożyczenia z języka angielskiego. W teksańskiej gwarze przez półtora wieku pojawił się szereg słów, które w europejskim odpowiedniku funkcjonują w zupełnie innej formie. Są to słowa, które zachowały swoje oryginalne brzmienie przed wpływami języka niemieckiego, które zostały zapożyczone fonetycznie z języka angielskiego, bądź też takie nowe określenia utworzone na potrzeby nazwania nowych zjawisk, takich jak na przykład nazwa grzechotnika, który w swojej mowie, w mowie śląskiej, po prostu nie ma nazwy grzechotnika. Eee... Chciałbym też przede wszystkim jakoś przenieść się troszeczkę w ten świat. Bo, żeby było ciekawie, wam powiem, że w 2019 roku grupa ślązaków z Teksasu przyjechała do Polski, żeby, żeby tak naprawdę odwiedzić kraj swoich przodków. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, bardzo intrygujące. O jakie to słowa na przykład mogłoby mi chodzić? Przykładowo po polsku jest problem, problem, po śląsku nieprzyleżność, a po, w gwarze teksańskiej byłaby turbacyjo. Samolot po polsku, fliger po śląsku, furgocz po teksańsku. Czy przykładowo grzechotnik wspomniany przeze mnie, po śląsku dziś by mówiono szczyrgówka, Natomiast po, w Gwarze Teksańskiej jest Szyrkowa. E, żeby było śmieszniej, Polski, po polsku, po Polsku, jeżeli będziemy mówili, jest po polsku. Po Śląsku też byłoby po polsku. A w Gwarze Teksańskiej byłoby po warszawsku. E, sufit przykładowo po polsku. deka po Śląsku. A pokłód po teksańsku. Dzieciak po polsku. Bajtel po śląsku, Babyk po gwarze teksańsko śląskiej Także jak widzimy, troszeczkę tych nazw zmienionych jest. O jak wspomniałem już, oczywiście ci co pychali, udali się do Stanów Zjednoczonych, założyli wieś Panna Maria, natomiast później założyli na, na również taką wieś Cestchowa, która bardzo przypomina słowo Częstochowa, tak? No jest jeszcze Pawelek Weil. Także jakiś Pawełek widocznie to brał, tak naprawdę zakładał. Jeśli są osoby zainteresowane troszeczkę etnologią, to jak najbardziej chcę Wam powiedzieć, że istnieją też listy pisane w tej gwarze teksańskiej. Warto poszukać, warto gdzieś pogrzebać. Na pewno coś ciekawego się znajdzie. A jeżeli jakieś inne ciekawostki znacie na temat tej śląsko-teksańskiej gwary, będę wdzięczny za komentarze i umieszczenie w komentarzach, co na ten temat znacie.